Dzień dobry, czas na wakacje, Tadeusz, chyba tak możemy to ująć, tak to określić, bo z nami dwa intensywne weekendy z letnim Grand Prix i troszeczkę przerwy przed kolejnym. No rzeczywiście, wreszcie mamy tą chwilę odpoczynku. Już widziałem, że tam Gregor Schlierenzauer gdzieś na Majorce, więc my zaraz do niego dołączymy. No, można tak powiedzieć, jeżeli Majorka i Budapeszt są blisko, to faktycznie mi się uda. Natomiast jakie wnioski, jakie wrażenia z tego nowego otwarcia nowej ery Michała Doleżala? Na razie chyba trochę wcześniej, żeby jakieś wnioski takie wyciągać, no bo tak naprawdę mieliśmy no, ten konkurs, dwa konkursy w Wiśle. Na razie wygląda to pozytywnie. Może tak jak właściwie wszyscy mówią, nic się nie zmieniło, wszystko wygląda tak trochę jak za Stefana. Jest to lato, więc na razie też nie wyciągamy tutaj jakichś wniosków po rezultatach, ale na pewno nie było jakiejś porażki czy jakiegoś dramatu, bo i tak mogło być w Wiśle. Ja tak sobie to próbuję wszystko poukładać na nowo i tak jak tutaj mówisz, można odnieść wrażenie, że wszyscy udają, że jest tak samo, że nic się nie zmieniło i to troszkę wygląda tak, oczywiście pół żartem mówię, tak jakby kobieta odeszła, ale udajemy, że to nie jest żadna strata, jakoś sobie damy radę. No to jakoś tak to troszeczkę faktycznie wygląda, że wszyscy starają się udawać, że tego Stefana wcale nie brakuje, że wszystko właściwie i tak ktoś inny robił za Stefana. No my nie wiemy tak naprawdę, jak było. Może on tylko dodawał takiego jakby twarzy, takiej powiedzmy marki całemu temu teamowi i tak naprawdę wszystko robili Grzegorz Sobczyk, Zbigniew Klimowski i reszta naszego sztabu. Więc nie wiemy, jak było, ale mamy nadzieję, że po prostu, że faktycznie ta nie będzie brakować tego Stefana, chociaż jak się często mówi, no najważniejsze jest czy inaczej, bardzo ważne jest, żeby trener był taką ostoją i przede wszystkim no, dodawał zawodnikom spokoju i pewności siebie, żeby zawsze był taką osobą, która po prostu wie, co zrobić, żeby naprawić na przykład zawodnika, żeby nawet z dnia na dzień poprawić pewne elementy, które szwankują. Najgorzej jest, jak trenerowi też się emocje udzielają zbyt łatwo i na przykład zawodnik widzi, że nie wiem, no, na przykład zobaczy, że trener gdzieś płacze za gdzieś tam za jakimś albo budą. Albo bardzo chodzi nerwowo dookoła tej szatni. No gdzie wtedy to się jakby, no to nie dodaje, bo jeżeli trener jest sfrustrowany, to i się to na zawodników też będzie przenosić, więc no, mamy nadzieję, że właśnie Michał Doleżal będzie tutaj odporny. Nie będziemy tutaj może bardzo dużo o sporcie mówić, bo o tym powiedziano już i w telewizji, i w mediach. Natomiast Wisła to była taka sinusoida, ponieważ piątek wydawało się, że nieszczególnie. Oczywiście my wiemy, że teraz to nie wyniki są najważniejsze, no ale gdzieś próbujemy się tym ekscytować, tutaj podglądać te tabele. W piątek było średniawo i w sobotę szok, bo tak trzeba to powiedzieć. No troszkę faktycznie, no w sobotę można powiedzieć, że była prawdziwy knockout na nasze, tak jak zresztą było zapowiadane już przed zawodami, że Polacy zawsze knockoutują w Wiśle i tu prawie zawsze i tutaj się niewiele zmieniło. No było, wygrana była pokaźna i bardzo, bardzo wyraźna, no zaskoczył, zrobił swoje też Oleg z Niszczą, za co mu dziękujemy, no i chwalimy go, że stanął na wysokości zadania. No bardzo pozytywny konkurs, chociaż tak jak się popatrzyło na wyniki indywidualne, no to już tam rywale odskakiwali, co potem było widać w niedzielę. No i indywidualnie, tak tutaj może jeszcze wspomnijmy, Piotr Żyła niezadowolony. On mówił, że błędem było to, że zbyt szybko uwierzył w to, że jest potężny, tak ja to zinterpretowałem. I troszkę te skoki gdzieś tam szwankowały. Kamil Stoch budował, gdzieś kumulacja tego była w sobotę w konkursie drużynowym. No i nagle w niedzielę troszkę to spadło wszystko, no ale Kamil nam powiedział, że to jest zupełnie normalne i myśmy się też nauczyli tego, że w lipcu, w sierpniu to u Kamila Stocha wygląda właśnie w ten sposób, że raz bomba, a raz nie bomba. No tak, zresztą często właśnie jest tak w przypadku Kamila, że on potrafi fajne skoki takie w tym konkursie pierwszym, drużynowym oddać, a potem czegoś brakuje w indywidualnym. Różnie to bywa po prostu u niego z tą taką regularnością, gdy właśnie jest jeden weekend w Polsce i są dwa dni, gdzie trzeba pokazać się i w konkursie drużynowym, i indywidualnym. No, czasem to szwankowało już w przeszłości,
Szczególnie latem, gdy ta forma jest jeszcze taka niestabilna. No i co dalej? Dalej może przekażemy sobie tutaj pałeczkę, bo nie będziemy was oszukiwać, że tutaj mamy jakiegoś operatora. Teraz przykryjemy to, co się dzieje, jakimś ładnym czymkolwiek przykryjemy i teraz zmienił się operator. Teraz jest to tak zwana moja ręka. Stabilniejsza, młodsza. Tak, porozmawialiśmy sobie o kadrze A, ale kadra B. Kadra B rośnie nam, takie mam wrażenie, i nas to nie dziwi, ponieważ Maciej Maciusiak od lat udowadnia, że jest to fachowiec naprawdę... Taki, no, brakuje mi słowa, ale wiesz, o co mi chodzi. Tak, no, Maciek Maciusiak to jest taka solidna firma. Wydaje się, że właśnie jest to taki trener, który może nie jest jakiś taki, no, jakby to ładnie, nie chodzi o ale są tacy, no... Solidny wyrobnik, się mówi w piłce nożnej, tak mi się wydaje. Nie ma tam jakichś spektakularnych tych metod. Praca u podstaw. Jakiś tam nie robi jakiegoś show, ale robi swoje, robi to dobrze i po prostu widać, że to procentuje zawodnikom, właśnie też dodaje takiej pewności siebie. Czasem nawet jak ci nasi kadrowicze A gdzieś tam do Maciusiaka na parę tygodni byli jakby wypożyczani, no to od razu przynosiło to efekty. Właściwie chyba nie ma zawodnika, który by nie chwalił trenera Maciusiaka. Zawsze jest i zawodnicy z kadry B potrafią, dobrze, że do tej kadry A nie awansowałem, bo bym nie miał już trenera Maćka Maciusiaka, więc... No coś w tym jest, no zresztą też trzeba pochwalić za to, że na przykład to trener Maciusiak, można powiedzieć, wyciągnął z Andrzeja Stękałę, no z właściwie... Ze światów sportowych. Odciągnął od kelnerstwa, bo jakoś... Andrzej nie chce dać się tak definitywnie odciągnąć, ale faktycznie... No po prostu uratował jego karierę i teraz znowu jest to zawodnik, który rywalizuje, nawet tutaj no, spokojnie punkty zdobywa w letnim Grand Prix, co już jest sporym osiągnięciem. To była jego życiówka nawet, jak sobie potem sprawdziłem w Interzarten, życiówka też Pawła Wąska. Ogólnie Maciek Ko też powiedział, że czwarty rok, tutaj komary nas atakują niestety, że czwarty rok ze Stefanem Horngacherem nie musiał, ale mógłby być monotonny, że to był taki być może nawet idealny moment, żeby coś się zmieniło, bo ta grupa, ta kadra A troszkę się zabetonowała. Nie chodzi tutaj o nic negatywnego, tylko chodzi o to, że zawsze w sporcie jest potrzebna świeża krew. No tak, zmiany są dobre. No to samo zawsze wszyscy twierdzą, że zmiany, jakieś świeżość jest potrzebna właśnie w przygotowaniach, czy nawet w samym sztabie, że nie może być tak, że wszystko jest, bo to po prostu się nudzi i jakby ta sama rzecz może po prostu przestawać funkcjonować, bo już tyle razy to było, że zawodnik inaczej na to patrzy, czy się do tego nie przykłada, więc na pewno... Tylko pytanie, czy te zmiany, jakie tu zaszły, czy to są zmiany, skoro właściwie starają się wszyscy, można powiedzieć, bazować na notatkach Stefana i na jego zapiskach. To tak trochę wygląda. Tak to wygląda, ale no, zmianą na pewno są te transfery, te ciągłe transfery. Tutaj przerzucanie zawodników z kadry A do B, z B do A. Tutaj takie konsultacje trenerskie i... Ja tak obserwując tę kadrę B w Wiśle, w Interzarten, no to jest drużyna, no nie wiem, czy tam się można do czegoś przyczepić, ale i atmosfera i wszystko działa tak naprawdę. Czy będzie działać na skoczni, tego im życzymy, ale no startują powiedzmy troszkę jak Williams z tych ostatnich pól raczej startowych. No tak, no można powiedzieć, no, że atmosfera wydaje się fajna, wszyscy się tam dobrze czują i jakby sobie ufają. No rezultaty też są dobre. No wiadomo, że no, jeśli popatrzymy na Interzarten, no to też niedosyt jakiś był, no bo zarówno przy takiej obsadzie to tacy zawodnicy jak Maciek akurat jest z kadry, ale ogólnie no, akurat nawet Oleg Zniszczą czy Andrzej Stękała mogliby się pokusić tam spokojnie o czołową dziesiątkę albo... No bo w dziesiątce był Juken Iwasa, co ja tak bardzo przeżywam, to jest młody, zdolny Japończyk, no ale na pewno nie jest sportowo dużo lepszy od kadry B naszej. Tak, no więc jak najbardziej mogło być jeszcze lepiej, ale nie było wstydu czy nie było żadnej wpadki, no pokazują tutaj ci zawodnicy, że są godnymi zmiennikami tej kadry A i miejmy nadzieję, że też następcami, no bo to jednak, mimo że to nie są już młodzieniaszki, to cały czas jest to przyszłość polskich skoków, czy Klemens Murańka, czy Aleksander Niszczą, czy właśnie Andrzej Stękała, cały czas na nich liczymy,
że to oni tutaj przejmą tą pałeczkę po Kamilu, czy po Piotrku Żyle i Stefanie Huli to, i tak dalej. Jak wy to widzicie? Nas to bardzo ciekawi. Tak jeszcze może 2-3-4 zdania o kulisach. Jakieś takie najdziwniejsze rzeczy z Wisły, z Hintertarten, które nam zapadły w pamięci. W Wiśle obsada żurnalistyczna, dziennikarska, taka kadra B, C chwilami. No rzeczywiście, naprawdę mało było dużych mediów, mało było jakichś takich znanych stacji radiowych, czy kogo. Większe właściwie no, była Telewizja Polska i no, my oczywiście. Ale my też w takiej skromnej kadrze. Tak, my też tacy, w takim minimalistycznym składzie, tylko tutaj ta hydra dwugłowa. Tak? Nie wykorzystaliśmy kwoty. Nie wykorzystaliśmy nawet kwoty startowej, to miejmy nadzieję, że się nie odbije to w Zakopanem. No właśnie, jakby odwołali zawody. Na mniejszej ilości na zimę miejsc, no ale tak żarty, no ale w każdym razie to był jakiś zaskok, że niewielkie było zainteresowanie w Wiśle medialne, być może właśnie spowodowane troszeczkę tym, że mamy jeszcze Zakopane, które jednak ma troszeczkę większy chyba prestiż taki. A w Hintertarten to co nas zaskoczyło? Żaba w pokoju. Żaba w pokoju i nie Andrzej Laniszek wcale. Nie był to Andrzej Żaba Laniszek, nie. Prawdziwa żaba typu Rupucha. Żaba, nie. Hintertarten było w sumie przyjemnie, trochę pogoda nas mimo wszystko oszczędziła. Nie było tak jak w Wiśle, gdzie tak nas w niedzielę zlało, że no, chlupotało, a woda w butach. Od samego rana. Od samego rana i po prostu było, no, było bardzo nieprzyjemnie, bo co prawda konkurs był już przy ładnej pogodzie, ale co nas zmoczyło, to zmoczyło. W Hintertarten zawsze nas mile goszczą gospodarze. Preclami nas tam raczą. Preclami z masłem, napoje są. Napoje są, różne są. Różne, tak. Nawet Sara taka nasi beczkę dostała napoju. I nie chodzi o sponsora wcale i na kasku. No. Naprawdę no, przyjemnie w Hintertarten zawsze jest tam jakaś taka specyficzna, sielska atmosfera, ale żeby coś tak się bardzo zakulisowo ciekawego wydarzyło, to teraz nie mogę sobie przypomnieć. Skocznie nam rozmontują, rozkopią. Ciemno było, to narzekam, ale... Ciemno to i w Wiśle nawet było na zeskoku. No, Wiśle coraz ciemniej wszędzie. Chodzi oczywiście o to, jak się pracuje fotografą, ponieważ tamto oświetlenie latem, kiedy śnieg nie odbija światła, no nie jest takie naj. No właśnie, bo jak skoczek leci nad zeskokiem i mu odbija się światło reflektorów od śniegu, no to jeszcze ujdzie, ale jak nie ma śniegu, to już jest tak ciemno, że nie ma co robić zdjęć. A w Hintertarten jeszcze troszkę spokoju zaznaliśmy, bo jednak magia telewizji tutaj, której zaznaliśmy, to nas zmiotło na parkingu w Wiśle chwilami. Tak, ta sława nasza to jest taka, że aż dziwne, że możemy jeszcze wyjść do sklepu tutaj i kupić ten kilogram pasztetowej, czy tam... Tak, w trybie incognito zupełnie, kiedy się zachce troszkę tam jakieś szyneczki czy tak, coś. Tak, i nie trzeba autografów rozdawać jakoś, no. Niemniej dziękujemy wszystkim, którzy nas tam gonili, łapali, chwytali, prosili o zdjęcia, jakieś podpisy. Nam jest bardzo miło, bo nam jest miło. No jest miło, chociaż ja uważam, że nie zasługujemy na żadne. Kimże my jesteśmy? No, na sławę. Telefonu nie potrafimy utrzymać tak długo, no szanujmy się. No ale miło, fajnie, że nas ktoś docenia i ktoś rozpoznaje. Najweselej chyba było w tym pociągu powrotnym, gdzie się okazało, że chyba w przedziale to sami kibice skoków i od razu... I to nie z Wisły wcale, tylko już z Katowic. Z Katowic i wszyscy właściwie krzyli, o, Ski Jumping TV i się wszyscy, no pół wagonu można powiedzieć nas rozpoznawało, aż tak trzeba było troszeczkę uważać, żeby się zachowywać jakoś, jak przystało na gwiazdy. No tak, no bo my to tacy prości ludzie raczej. No właśnie. Tadeusz, kończymy ten wywód, bo zmierza on powoli donikąd, tak mam wrażenie. A słońce zachodzi. Słońce zachodzi. Gdzie nas będzie można spotkać? Ano w Courchevel. No tak, no, kolejne zawody letniego Grand Prix, kolejna wojaż samolotowy nas czeka. Bo takie eskapady sobie troszeczkę tego lata urządzamy. No, za daleko, żeby się samochodem powozić, więc tam, no, a potem Zakopane. A szybciej odpoczywamy, regenerujemy się, bo ten tydzień w roku chyba można. Była zima, było tworzenie albumu, był start Grand Prix, a teraz trzeba troszkę oddechu złapać. Dokładnie i Wam również życzymy tego oddechu. Tak jest. A ja tylko podpowiem, że być może zobaczymy się na Hungaroringu.